Prowadzą goście jednym punktem. Przed nami walka w kategorii do 66 kg. Daniel Rutkowski, czerwony kostium, olimpijczyk Radom kontra Maciej Szczepaniak. No, Daniel Rutkowski, dzika karta w bardzo prestiżowych zawodach, Włodku, bo super pucharze Polski w Bielawie. No tak, no ale mi się daje, że tutaj jak dostał tą dziką kartę, to teraz musi tylko nam pokazać, że zasłuży. Zasłuży na to i tą walkę wygra. No jak Mariusz przegrał, to on teraz musi... No. Musi to wygrać, bo później będzie coraz ciężej, będą coraz cięższe walki, także tutaj jest... Trzeba teraz szukać punktu. Tak, tak, no, a Maciek Szczepanik jest doświadczonym zawodnikiem, ja pamiętam jeszcze walki z Maciekiem Szczepanikiem, bo walczyliśmy w tej samej kategorii, walczyłem co Daniel i Maciek, także no, wiadomo, znają się. 30 Daniel sekund. Daniel ma wygraną z Maciekiem, także mi się wydaje, że to też go podbudowało też i mi się wydaje, że... Nie pęknie, tak jak mówię, no. Daniel jak będzie walczył spokojnie i mądrze, bo on nieraz ma takie, że nieprzewidziane akcje, nieprzemyślane i to się może później źle skończyć, ale jak będzie walczył mądrze, wytrzyma tą presję, postawić go na wygranie, bo dobrze się parterze też broni, ma dobry też atak. Także mi się wydaje, że powinien tą walkę wygrać, tylko że nie może się wziąć i zdenerwować albo coś tam na kogoś obrazić. 50 sekund dobiega końca. Pierwsze 60 sekund walki w pierwszej rundzie. Maciej Szczepaniak to brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów, ale Daniel Rutkowski, 20-latek, absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radomiu. Brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów pod rząd w 2008 i w 2009 roku. Członek kadry narodowej seniorów, jak już wspomnieliśmy tutaj z Włodzimierzem Zawadzkim, będzie także walczył w Bielawie w tym bardzo prestiżowym, po raz pierwszy organizowany w naszym kraju turnieju Super Pucharu Polski. Ma dziką kartę i spojrzał na zegar. Koniec akcji. No i teraz musi przygotować konkretnie, bo Maciek się dobrze rusza w parterze, ale ja mówię, no to nie jest ten Maciek Szczepanik, co był kiedyś. Wiadomo, że on już pracuje, przychodzi sobie na treningi, tak, żeby sobie tam nie musi poruszać. Także no, tutaj Daniel ma dużą szansę, no, tylko musi konkretnie się przypiąć do swojego i zrobić. A ma dobry też i wózek. Zobaczymy. O, próba ustawienia parteru, ale niebieski... Głośną grupę kibiców, tak, z Piotrkowa. Tak, Piotrkowa. No ale widać, że Maciek nie przyniósł. Jeden punkt dla Daniela. Przepraszam, dla Daniela Rutkowskiego, ale niezadowolony z decyzji sędziego jest trener Piotrkowa, Henryk Grabowiecki. Widzą to Państwo, dyskusja na macie. Teraz jest... No nie stoi, no ja mówię, członek polskiego tego zarządu, Polskiego Związku Zapaśniczego, no to nawet jakby nie było, no to nie może się tak... Nie może się tak zachowywać, oczywiście. Tak, no. Mocne słowa padają teraz pod adresem sędziego, od Gamoni jest wyzywany. Bardzo nieładne zachowanie trenera Henryka Grabowieckiego. Jest proszony o udanie się do swojego narożnika. Włodku. No jest teraz... Nerwowo nam się zrobiło w hali. Także ja mówię, no... O! Podrażniony w tej chwili Szczepaniak. Bardzo mocno. Broni się Rutkowski, jest w dość niebezpiecznej sytuacji. No i co? Oj. Ale próbuje w tej chwili trener wpływać na decyzję sędziego i będzie chyba oglądanie zapisu magnetowidu. Podchodzi do telewizora w tej chwili sędzia Karol Łebkowski. Zrobiło nam się bardzo nerwowo. No, ja nie wiem, tutaj w zasadzie tylko sędzia chyba powinien być przy monitorze. Widzą to Państwo w tej chwili sędzia Karol Łebkowski będzie oglądał zapis tej ostatniej akcji, Włodku. Zobaczymy, no bo tutaj inicjatywa trochę było i Daniela, bo on zaczął tą akcję pierwszy. Ale sędzia... 3 punkty dla Macieja Szczepaniaka. No szkoda, że ruszył pierwszy, ten atak pierwszy zaczął Daniel, ale dokończył zawodnik, który miał uchwyt z góry. I jemu zostały przyznane punkty, ale szkoda, bo... Yes. Ale Rutkowski w tej chwili agresywnie, dynamicznie, podrażniony niesamowicie, ambitnie do końca. 3 sekundy, ma go. Koniec. No,
Emocje w tym pojedynku niesamowite. Mam nadzieję, że teraz druga runda będzie jeszcze bardziej ciekawsza. No to ja mówię, no szkoda, że nie wytrzymał presji Daniel. Niepotrzebnie tam akurat tę akcję robił, mógł jeszcze przeciekać, bo widać, że był uchwyt zaciśnięty, ręka, głowa. I podejrzewam, że trochę mu brakło tak jakby tlenu, bo jednak odciął mu ten tlen z tym uchwytem. Dlatego się zdecydował na tą akcję. Ale AKS ma nerwowych kibiców w Łódku. No, tylko ja mówię, no tak, jest trochę nie tak stoi, co niektórym, jak to się mówi, prezesom klubu. A nasz członek zarządu polskiego tak, w Związku Zapaśniczego, spokojnie? No. Oczywiście, bo krzykiem się nic nie zrobi, no bo co można krzyczeć? I tak decyzja należy do sędziego, bo jest jeden sędzia, który o wszystkim decyduje, także nawet jak będziemy krzyczeć coś tam tego, no jedynie możemy się wyzywać, a decyzję tak podejmuje ten sędzia. No i teraz Daniel Rutkowski będzie na pewno chciał dążyć do wygrania w tej drugiej rundzie, bo przegrywa w tym pojedynku 0-1. W tej chwili Daniel Rutkowski w tej drugiej rundzie będzie się bronił, no ale to jeszcze do tej akcji defensywnej, do obrony jeszcze troszeczkę czasu. Znowu się zrywa doping kibiców z Piotrkowa Trybunalskiego. Cicho, jak gdyby kibice z Radomia. Właśnie nie wiem, co się stało, bo żarami był ładny doping, także była mobilizacja i zawodnicy dobrze walczyli, a tutaj, ale ja mówię, że... Ale trzeba pomóc Danielowi, bo... Daniel, jedyny, a jak jest Daniel, to musi cały czas narzucać tempo. Widać, że Maciek źle... 2 punkty! Punkt czerwony. Ale najpierw podniesiona lewa ręka. Czyli jeszcze raz oglądamy zapis. 2 punkty dla niebieskiego. I znowu zapis. Oglądamy zapis z kamery tej ostatniej akcji w Łódku. Ogląda przy monitorze jest sędzia główny Karol Łebkowski. No ja uważam, że... Zobaczymy, jak to sędzia oceni. Ja to bym ocenił to jako rzut za jeden punkt. Nie było przytrzymania, a za ma to nie ma kontry. I ta właśnie akcja teraz, widzą Państwo doskonale, jaka będzie... Rzucał czerwony. Nie było przytrzymania. I jeszcze raz. Musi sędzia mieć pewność co do akcji. Rzucał czerwony, także nie było, bez uchwytu później było. Także było rzut, proszę. Nie ma za kontrą rzutu.